Sosnowiecka policja prosi o pomoc w identyfikacji zwłok mężczyzny, którego ciało zostało odnalezione w dniu 19 września 2022 roku w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego znajdującego się w rejonie ulicy Tuwima. Na chwilę obecną trudno nam cokolwiek bliżej na temat mężczyzny powiedzieć, oprócz tego, że mógł to być mężczyzna w wieku pomiędzy 40 a 60 rokiem życia, wagi około 80-90 kg, 185 cm wzrostu około. Charakterystyczna może być w szczególności bluza, którą znaleziono przy mężczyźnie, dlatego publikujemy zdjęcia tej odzieży, licząc na to, że być może ktoś po samej odzieży będzie w stanie nam wskazać tożsamość tego mężczyzny. Ciało mężczyzny odkryli pracownicy firmy dystrybuującej ciepło podczas konserwacji urządzeń ciepłowniczych.